10 najważniejszych momentów Roberta Kubicy. W związku z tym, że Robert Kubica powrócił na tor, warto przypomnieć najważniejsze chwile z jego kariery. Sezon 2008. Był to 59. sezon o mistrzostwo świata Formuły 1. Tytuł mistrza kierowców zdobył Lewis Hamilton obijając rekord najmłodszego mistrza świata Fernando Alonso z 2005 roku, natomiast mistrzostwo konstruktorów zdobyła ekipa Ferrari. To właśnie w tym sezonie Robert Kubica miał pole position w Grand Prix Bahrainu oraz zwyciężył w Grand Prix Kanady. Na koniec sezonu Robert Kubica zajął czwarte miejsce. Zwyciężył, tak jak wcześniej wspomniałem, Louis Hamilton. Rondy Andora 2011 6 lutego 2011 roku Robert Kubica uległ wypadkowi podczas pierwszego odcinka specjalnego rajdu jadąc z Kodą Fabią Kubica uderzył lewą stroną samochodu w barierę. Bariera przeszła przez ścianę grodziową pojazdu i przygniotła kierowcę. Jego pilot Jakub Gerber wyszedł z auta o własnych siłach i bez obrażeń. Aby wydostać Kubicę z wraku trzeba było rozciąć karoserię. Polski kierowca został zabrany helikopterem do szpitala Santa Corona. Przyczyną wypadku był prawdopodobnie mokry asfalt oraz jego wybrzuszenie z powodu wystającego korzenia drzewa. Grand Prix Węgier 2006. Robert Kubica został zatrudniony jako trzeci kierowca ekipy BMW. W końcu jednak Robert Kubica do końca sezonu zastąpił już Kanadyjczyka jako podstawowy kierowca BMW. W Grand Prix Węgier tempo było dobre i Krakowianin dojechał do mety na siódmym miejscu. Niestety po zawodach został zdyskwalifikowany, bo jego bolid był za lekki, mimo to Kubica zostawił po sobie bardzo dobre wrażenie. Grand Prix Włoch 2006. Było to pierwsze podium Polaka w Formule 1. Już w swoim trzecim wyścigu w karierze Robert Kubica wywalczył trzecie miejsce na legendarnym torze Monza. Krakowianin popisał się fantastycznym startem, dzięki któremu awansował na trzecią lokatę po przejechaniu dwóch pierwszych zakrętów. Po wizytach w Pit Stopie Kubica spadł na czwarte miejsce, ale chwilę później w bolidzie Fernando Alonso doszło do awarii silnika i Polak mógł świętować swoje pierwsze podium w towarzystwie legendarnego Michaela Schumachera. Grand Prix Kanady 2007 na jednym z zakrętów bolid BMW został podbity na krawężniku i wystrzelił w powietrze jak z katapuldy. przez następne długie sekundy samochód leciał w powietrzu uderzając najpierw w betonowy mur a następnie wykonał obrót wokół własnej osi zatrzymując się dopiero na kolejnej barierze wypadek wyglądał dramatycznie i tylko dzięki wysokim standardom bezpieczeństwa Formuły 1 Robert Kubica wyszedł z niego prawie bez szwanku. W szpitalu stwierdzono u Krakowienina jedynie wstrząs mu i skręconą kostkę. Jednak już następnego dnia kierowca BMW opuścił kanadyjską placówkę, ale nie wystąpił już w kolejnym Grand Prix. Grand Prix Bahrainu 2008 w Grand Prix Australii wywalczył drugie pole startowe, ale nie ukończył wyścigu po kolizji z Sebastianem Vettelem. Natomiast w Grand Prix Malezji Krakowianin miał solidny weekend i nagrodą było drugie miejsce. W trzecich kwalifikacjach sezonu 2008 udało się z kolei wywalczyć pierwsze pole startowe w swojej karierze. Jakie historyczne dla BMW Sauber. Nie udało się jednak Kubicy wygrać w wyścigu, który padł. Łupem Ferrari na pocieszenie pozostał najniższy stopień na podium. Grand Prix Australii 2009. 29 marca 2009 roku w wyścigu Grand Prix Australii Robert Kubica startował z czwartego pola na super miękkie mieszance z najlżejszym samochodem. Utrzymał lokatę na starcie, a na dwunastym okrążeniu zjechał do alei serwisowej, gdzie założono mu twarde opony. Na trzy okrążenia przed metą Polak zaatakował Wettela, jednak ten nie zamierzał oddać pozycji i doszło między nimi do kontaktu. W którego wyniku ucierpiało przednie skrzydło kierowcy BMW Sauber. W wyniku braku docisku Kubica chwilę później wypadł z toru, rozbił bolit i stracił szansę na podium. Także Wettel musiał zrezygnować z kontynuowania jazdy. Po wyścigu Niemiec został ukarany za ten incydent karą przesunięcia na starcie w kolejnym Grand Prix o 10 miejsc. Grand Prix Monaco 2010. Po odejściu BMW z Formuły 1 Robert Kubica znalazł zatrudnienie w Renault. Francuski zespół był wtedy piątą siłą w stawce. Jednak podczas Grand Prix Monaco polski kierowca Wzniósł się na wyżyny swoich umiejętności, jeżdżąc dosłownie milimetry od metalowych barier. Do dziś w sieci można znaleźć onboard z jego okrążenia kwalifikacyjnego, które wciska w fotel. Robert Kubica wywalczył wtedy drugie pole startowe, a wyścigu zajął trzecie miejsce. Grand Prix Australii 2019. Wielki powrót do Formuły 1 po wypadku. 22 listopada 2018 roku Robert Kubica został oficjalnie potwierdzony jako kierowca wyścigowy zespołu Williams. Na sezon 2019 16 marca wziął udział w tradycyjnej paradzie kierowców, a następnie po raz pierwszy od 9 lat wystartował w Grand Prix Australii. Polak zgodnie z wynikiem uzyskanym w kwalifikacjach wystartował z 20 pozycji. Jako jedyny kierowca zdecydował się na rozpoczęcie wyścigu na twardych oponach. Już na pierwszym zakręcie o jego bolid zawadził Pierre Gasly uszkadzając przednie skrzydło i tylną podłogę. Kubica zjechał do alei serwisowej i oprócz wymiany skrzydła zmienił opony na pośrednie. Problemy z balansem, przyczepnością, skrzydłem i zepsutą podłogą nie były jednak jedyne. Na trzecim okrążeniu kubica stracił także prawe lusterko, które odkleiło się od bolidu. Kubica od 11 okrążenia był ciągle dublowany przez innych kierowców. Wraz z Roselem przez większość wyścigu plasowali się na końcu stawki odpowiednio na 20 i 19 miejscu, jednak wskutek problemów innych kierowców przesunęli się o kilka pozycji wyżej. Ostatecznie Robert Kubica zakończył wyścig na 17 pozycji. Grand Prix Kanady 2008. Polak od samego początku miał niezłe tempo i jechał w czołówce. Następnie na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa, który, jak się później okazało, miał kluczowy wpływ na wynik wyścigu. Gdy Kimi, Raikkonen i Robert Kubica wyjeżdżali ze swojego boksu po zmianie opon, na końcu alei serwisowej zapaliło się czerwone światło. Obaj kierowcy zgodnie z przepisami zatrzymali się, ale w fina z Impetem wjechał Lewis Hamilton. Dla tej dwójki wyścig się zakończył, a przed Kubicą pojawiła się szansa na wygraną. Polak za zadanie miał przejechać kilka. Kilkanaście okrążeń tempem kwalifikacyjnym, aby po ostatnim pit stopie wyjechać przed kolegą z zespołu. Udało się. Rok po strasznym wypadku w Kanadzie Robert Kubica odniósł swoje pierwsze i jedyne zwycięstwo w Formule 1. Dla jego zespołu również był to pierwszy triumf w historii. Krakowianin został także liderem kwalifikacji kierowców, ale BMW Sober postanowiło nie rozwijać już bolidu i Polak sezon zakończył na czwartym miejscu. Było to także pierwsze zwycięstwo polskiego kierowcy w wyścigu Grand Prix i jednocześnie także pierwsze kierowcy pochodzącego z Europy Środkowo-Wschodniej w historii Formuły 1. Kubica został również liderem klasyfikacji generalnej kierowców awansując z czwartego miejsca. W dniach od 13 do 15 czerwca wystąpił w BMW Pitlane Park w Warszawie, a następnie wziął udział w testach w Barcelonie. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejny odcinek. Może chcecie jakieś ciekawostki o innych polskich sportowcach, a być może coś o motoryzacji. Jutro, na przykład, będzie bardzo ciekawy odcinek dotyczący dość niecodziennych dyscyplin sportowych związanych z motoryzacją. Na pewno Wam się spodoba, jeśli lubicie takie tematy. Ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia, gdzie również codziennie dodaję odcinki. Dziś, na przykład, poruszam temat najlepszego przywódcy w historii, przynajmniej moim zdaniem, który był zarazem faszysto. A dotyczy się to oczywiście Juana Perona, o którym zdarzało mi się wspominać. Dajcie znać w komentarzu o czym chcielibyście kolejny odcinek, ponieważ wielokrotnie inspiruję się waszymi komentarzami, głównie na światowej historii, jednakże na światowej dyszce też. Ponadto zapraszam was na kanał Inwigilator, który chwilowo jest zawieszony, ale lada moment ruszy. To na pewno Wam obiecuję, tak jak obiecywałem, że ruszy światowa historia i ta w końcu ruszyła. Zostawcie komentarz pod filmem, łapkę w górę i subskrypcję, bo to bardzo pomaga pozycjonować kanał. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.